Gminy bronić będziem, każdy o tym wie. Gminy bronić będziem, każdy o tym wie. Może tam na górze, może tam na górze, o tym dowią się. Może tam na górze, może tam na górze, o tym dowią się. Pomysł prezydenta Opola, aby powiększyć miasto, jest dość złożony. On wymaga szerszej analizy niż tylko zamknięcie problemu jednym zdaniem. Są w nim pewne elementy racjonalne i uzasadnione, jak na przykład troska o zapewnienie terenów, które miałyby służyć rozwojowi inwestycji, a w szczególności tych, które służyłyby oczywiście gospodarce. To samo dotyczy infrastruktury. To są pewne drobne fragmenty otaczające Opole. Natomiast w stosunku do gminy Dobrzeń Wielki mamy tutaj do czynienia z próbą w istocie przejęcia dochodów gminy Dobrzeń Wielki, a więc ma to inny zupełnie charakter niż propozycje, które dotyczą innych gmin. Wracaj prezydencie, piękne miejsce jest. Wracaj prezydencie, piękne miejsce jest. Złotówkę weź kieszeń, złotówkę weź kieszeń i wykąpaj się. Złotówkę weź kieszeń, złotówkę weź kieszeń i wykąpaj się. Ta propozycja wydaje mi się dość nieprzygotowaną, czy wprowadzoną w sposób, który musiał bulwersować społeczności lokalne. Wydaje się, że należało dużo głębiej przemyśleć argumentację, jeżeli chodzi o powiększanie Opola, o tereny inwestycyjne. Jeżeli chodzi o gminę Dobrzeń, należało zupełnie podejść od innej strony. To znaczy istnieje coś takiego jak janosikowe, czyli system dzielenia się gmin bogatych z krajem swoimi dochodami. W tym systemie nie ma preferencji dla bezpośredniego otoczenia gminy bogatej, jaką jest Dobrzeń Wielki. Gdyby pan prezydent spróbował się skoncentrować na tym elemencie, wtedy mielibyśmy dość ciekawy poligon doświadczeń w relacji z parlamentem, jak zrobić, aby gmina bogatsza podzieliła się swoją zasobnością, nie z całym terytorium Polski, które jest od tej gminy generalnie uboższe, ale w taki sposób, żeby z jednej strony profitowały gminy biedniejsze w kraju, ale z drugiej strony samo bezpośrednie otoczenie gminy bogatej, bo w ten sposób nie ma tych wielkich gradientów, różnicy na przykład pomiędzy zasobnością gminy Dobrzeń Wielki, a relatywnym ubogim stanem gminy Murów. Nie oddamy gminy, nasza ona jest. Nie oddamy gminy, nasza ona jest. Jak ci trzeba kasy, jak ci trzeba kasy, to haraskę weź. Jak ci trzeba kasy, jak ci trzeba kasy, to haraskę weź. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądałoby to w sytuacji, gdyby była propozycja łączenia gmin. Wiem, że oczywiście taki sposób, taka możliwość istnieje, a więc to jest również kwestia, która może być zaproponowana, czy może być w grze. Też serdecznie wątpię, aby ona wchodziła w grę, dlatego że podmiotowość społeczności lokalnej Dobrzenia akurat nie budzi moich wątpliwości. Ta społeczność bardzo jednoznacznie zareagowała na próby podzielenia tej gminy według tego kryterium zasobności, można powiedzieć, potencjału podatkowego i zdaje się, że ta możliwość już odpadła. My jej nie oddamy, bo my ją kochamy, łapy swoje precz. My jej nie oddamy, bo my ją kochamy, łapy swoje precz.